Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś umiejscowiony był dwór oraz znajdujące się teraz budynki z Beskiego Centrum Dziedzictwa oraz Domu Opieki Senior Plus. Pierwszy budynek dworski, drewniany, wybudowano tutaj prawdopodobnie w połowie XVI wieku. A Beski folwark był jednym z najokazalszych folwarków we wsiach ziemi sanockiej. Około połowy XIX wieku na miejscu pierwszego dworu stanął drugi, dwór w Besku, który był budynkiem parterowym, murowanym, otynkowanym na biało. Obecnie w miejscu dawnego dworu od 2012 roku mamy Gminny Ośrodek Kultury, który zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej kultury. Prowadzimy tutaj zajęcia z szeroko rozumianego rękodzieła. Jest to ikonopisarstwo, są to warsztaty z ceramiki, są to warsztaty z wikliniarstwa. Dom był dość przestronny. Znajdował się tam duży salon, jadalnia, pokój dzienny, dwie sypialnie, mały pokój gościnny, kancelaria oraz pomieszczenia gospodarcze. Przed gankiem umiejscowiono kwiatowy gazon, a wokół zabudowań rozciągał się park ze starymi dębami, jesionami i bukami. Obok dworu stały zabudowania folwarczne, w których mieszkało kilkunastu fornali wraz ze swoimi rodzinami. Obecnie zachowały się tylko zabudowania folwarczne, spichlerz i oficyna. Znajdujemy się w domu seniorów, w którym mieszkamy i przebywamy. Ośmiogodzinne przybycie nasze jest tutaj. Bardzo jesteśmy zadowoleni, mamy dobrą opiekę. Dziękujemy wójtowi za wszystko i naszym kierowniczkom wszystkim. Tu był pałac, tam gdzie stawiałem ten dom, a tak koło drogi, bo to była brama, od bramy były stajnie, to były, dużo stajni było. Za stajnią była studnia, co pojęli bydło, a tak jak tam ten dom postawili, tak w poprzek tam, to tam były czworaki. W czworakach 77 ludzi było zameldowanych, to można sprawdzić. Urzędzie Gminy. 77 ludzi na czworakach. To był z Łańcuta taki był pan, co teraz jeszcze ten zamek stoi w Łańcucie. To właśnie jego to wszystko było. On tu miał parę dworów, nie tylko jeden. To wszystko tamtego pana było. Pamiętam, jak byłam jeszcze dziewczynką, 15-letnią, którą nieraz wchodziłam do tego domu seniora z mamą. Tam była główna brama przy drodze, gdzie był, siedział strażnik, miał budkę i psa. Ale tylko tam przyjeżdżały goście bryczkami. Tutaj odwiedziny gości, w tym bramę można było tylko przechodzić. A bo mój tatuś był szewcem, to państwo mieszkowscy i ci, co przyjeżdżali nieraz, przyjeżdżali z Wisły, z tego, z Rymanowa Zdroju, z innych miejscowości, ze dworów, nieraz przechodzili do taty, bo tato im naprawił buty. Obcasy, czy co trzeba było remontować. Była druga brama wjazdowa, furmani wjeżdżali, pracownicy przychodzili do dworu, do pracy, postojowi i byli kierowniki, każdy miał swoją grupę i wszyscy, ale kto należał do jakiej grupy, to się zgłaszali do nich do pracy. A tutaj znajdowały się tak, jeszcze tu był, tu jest szpiklerz, koło szpiklerza tu stały nieraz maszyny, jak zboże mucili, też ludzie chodzili tu do wymucenia zboża. I co było jeszcze? Drugi budynek stał tam na poprzek poniżej, i tamten budynek był zamieszkały przez ludzi, przez tych, którzy pracowali tutaj we dworze, ale ci, co byli obce. Tato przyjechał tutaj, mieszkaliśmy też z tej strony, po lewej stronie. Było mnóstwo drzew. W tej chwili ani połowy tego nie ma, tych drzew. Powycinali, ale trudno. Tam było dwie śliczne piwnice. Myśmy jedną zajęli,
półokrągłą. Mieliśmy ziemniaki, buraki. I to dzieciństwo spełniłem do 86 roku. To było coś wspaniałego. Koledzy przychodzili, a jeszcze było tak, że każdy, kto miał krowę, to było podzielone działki. I ja musiałem krowę pilnować, żeby 2 centymetry nie poszło do sąsiada. Było tak podzielone te, cały ten lasek, bo to my nazywamy lasek, teraz park. My to nazywali lasek, a teraz jest przepięknie. I na podstawie tego dworku został dom kultury wybudowany. Coś pięknego, no coś pięknego. Wróciliśmy tu w 1946 roku w marcu. Tu do Wybestka, do dworu, to po przejściach tamtych, po banderowcach i po wojnie. I zamieszkaliśmy w tym dworze, no tu był był rzeczy jakichś dworskich, nie było nic. Wszystko było rozszabrowane. Irku był bajzel, bałagan taki był. I były tam konie jakieś stałe rosyjskie, czy coś takiego. Także było takie wszystko prawie pozajmowane. A stawek był, że tam woda nigdy nie wysychała. Zawsze tam były żaby, te dzieci pamiętam, te żaby ścigały tam. A przy Słomajcu te żaby tak ładnie rechotały, śpiewać jak śpiewaki, artyści byli. W czasie międzywojennym budynek, w którym obecnie się znajduje, nazywał się oficyną dworską. Był to budynek murowany, pokryty dachówką, składający się z 8 pokoi, w którym mieszkali rządcy inni robotnicy. Obecnie w tym budynku po przebudowie oficyny i wyposażeniu mieści się dzienny dom Senior Plus w Wybesku. W domu seniora świadczymy usługi edukacyjne, socjalne, bytowe. Warsztaty terapii zajęciowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jak również forma rehabilitacji ruchowej. Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z masaży, z fizykoterapii, wykonują różnego rodzaju prace zręcznościowe, manualne. Uprawiamy ogródek kwiatowy, jak również ogródek warzywny, przygotowujemy własne przetwory. Dużym zainteresowaniem również cieszą się warsztaty kulinarne, gdzie z bardzo dużym zaangażowaniem nasi uczestnicy i z chęcią próbują różnych smaków, różnych kuchni. Pieczemy swój własny chlebek, własne regionalne pierożki. Organizujemy różnego rodzaju imprezy i bierzemy udział w imprezach na rzecz środowiska lokalnego. Organizujemy wspólne śniadanie wielkanocne, wspólną wigilię. Organizowane są też imieniny, urodziny seniorów. Teraz mamy możliwość uczestniczenia w warsztatach filmowych Ego Film i realizujemy swój własny film. Kwiat imieninowy, na imieniny wyszywamy takie różne. Syn poszedł na studia, a ja musiałam czymś czas wypełnić. Była to dla mnie ta odskocznia i powstało to, co widać. No nie potrafię jej nic innego powiedzieć. Dawno byliśmy młodzi i wszyscy pełni sił, a dzisiaj każdy z nas myśli, jak długo będzie żył. Niech żyją nas seniorzy przez resztę długich lat. Oś nam uroda zwiędła, jak ten jesienny kwiat. Niech żyją nam seniorzy przez resztę długich lat. Oś nam uroda zwiędła, jak ten jesienny kwiat. Używaj, pókiś młody, dopóki humor masz. Nie pijaj zimnej wody,
będziesz żył 100 lat.